Witajcie widzowie na nowym filmie, gdzie wam pokażę dworzec Wrocław główny w Minecraft, też wraz z terenami. Dobrze, to zaraz przejdźmy już do dworca samego. No, tak się prezentuje. Wiem, że nie jest jakiś idealny, ja po prostu tak średnio mam budowę, takie duże budowle. Proszę napisać w komentarzu, jak oceniacie. To teraz idziemy na hale peronowe. A tu przy peronie pierwszym stoi N57 Poleregio. O, tak się prezentuje. Zaraz wejdziemy do środka i wam go pokażę. Starałem się odwzorować, żeby realistycznie to wyglądało. Jakiś środek. A obok stoi ED161 Flirt. Tak się on prezentuje. To teraz wchodzimy do środka i wam go pokażę. To jest druga klasa. Teraz przechodzimy do członu barowego. Tutaj macie bar. I tutaj przechodzimy do klasy drugiej znowu. O, więc jak widać. Idziemy do następnego pociągu. A tutaj stoi odstawiona na boczku SM60. Taką samą widziałem we Wrocławiu. Jak byłem. Tutaj na boczku sobie stoi. A tutaj SM3662 z dwoma wagonami zabytkowymi. O, tak się prezentują. Mają tutaj wnętrze. To się prezentuje. No, to jest taki zwykły wagon, a tam z drugiej strony jest wagon barowy. Już wam pokazuję. Tu jest zwykła klasa, a to jest wagon barowy. Wzorowałem się na realistycznych wagonach, ponieważ raz sam byłem w takim wagonie. No, to przechodzimy do tego. SUR 42-220. Tak się ona prezentuje. Znowu wagon PKP Intercity. Tak. To teraz do następnego. N57. A dokładnie to jest E33001, tak zwane. Nazywa się tak. E33001. Tak się nazywa w kolejach dolnośląskich. Już to jest zwykle N57, tak zwane Endolino. No, więc go teraz wam pokażę. Od środka to Endolino. Tu też wzorowałem się bardzo na oryginalnym wnętrzu. Więc tak. Dalej są po prostu trzy lokomotywy. Proszę. Że to miały być trzy lokomotywy, że to miała być wystawa KSK Wrocław. Pierwsza lokomotywa, zapomniałem jaką ma nazwę. Druga lokomotywa to jest nowa EP07201. No, i tak się prezentuje. I tutaj ostatnia lokomotywa z tej wystawy, SU-145079, tak się prezentuje. I jeszcze wagon Badlands, taki po prostu. No to teraz przechodzimy tutaj do kolejnego. Tu jest jedna z jednostek, którą było bardzo trudno odwzorować, czyli SN-84. Jest to ogólnie niemiecki szynobus. Więc zaraz wam pokażę tutaj wnętrze. A więc też tutaj byłem, też tu wzorowałem się na prawdziwym wnętrzu. Tu jest toaleta. No więc nie wiem. Przepraszam, że tak dziwnie chodzi mi, że tak dziwnie chodzę, ale po prostu mi myszka ciężko działa. A tutaj są pierwsze dwa przedziały pierwszej klasy. Tutaj jest człon rowerowy.
I tutaj są siedzonka, siedzonka, siedzonka dalej. No ale znowu, to jest tak samo. I tu jest 36 WHD. Kolej dolnośląskich. Tak on wygląda. No, też to jest jedyny impuls tutaj. A to nie jest tylko wchodzimy na Śląskim, wam pokażę go. Takie siedzenia. Tak to wygląda. A niestety nie udało mi się tutaj, nie udało mi się uzyskać tych jeszcze dodatkowych dwóch peronów, ponieważ nie miałem aż tyle czasu, żeby dobudować jeszcze tam, aby to było bardzo trudne do zrobienia. Więc tak, wychodzimy. A tak się prezentuje cała hala peronowa. Więc tak. To jest najprawdopodobniej w tym filmie na tyle. Więc pa!